jest pełnia? Pełnia to jest całość, to jest wszystko. A zatem to jest nasza konkretna rzeczywistość. Jakże często chcielibyśmy żyć pełnią, to znaczy bez cierpienia, bez trudności, bez braku miłości, bez tęsknot. Tymczasem to nie jest pełnia, to tylko część. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma mocno chodzić po ziemi i odkrywać w niej Pana, na niej Pana Boga, wcielonego w świat, wcielonego w nasze życie. A zatem chrześcijanin to jest człowiek realności życia. Ja bardzo lubię określenie pani Anny Świderkównej, która mówi o imieniu Boga. Jestem, który jestem, jest dla nas takie znanym imieniem Boga. Natomiast ona określa to jeszcze inaczej. Mówi, że w języku hebrajskim czasownik być nie może być oddany tylko i wyłącznie przez być, ale jest on jednoznaczny z być i działać. Nie można tych dwóch czasowników od siebie oddzielić. Do tego Pan Bóg objawia się człowiekowi zawsze w kontekście do człowieka, w relacji do człowieka. Nie jako sam w sobie, kim on jest sam w sobie. Jest stworzycielem, ojcem, zbawicielem. A zatem biorąc pod uwagę te dwa elementy, powiedzielibyśmy, że Bóg, Boga imię jest jestem tutaj i działam dla Ciebie. Kiedyś, gdy usłyszałam to od pani Anny Świderkówny, czy przeczytałam gdzieś, bardzo otworzyło mi to oczy na życie pełnią. Dlatego, że odkrywanie Pana Boga w moim konkretnym życiu, takim, jakie to życie jest, jest życiem pełnią. Bo wtedy mogę przekraczać moje trudności i przeżywać je z nadzieją, iść przez ciemną dolinę z Nim za rękę. Wtedy mogę też w pełni przeżywać radość, która do mnie przychodzi, która jest moim udziałem, miłość, pokój. I cieszmy się tym, że niczego z naszego życia nie musimy wycinać, że niczego nie musimy usuwać, że Pan Bóg chce, abyśmy przeżyli cokolwiek nas spotyka z Nim. I wtedy mamy prawdziwą siłę. Wtedy prawdziwie możemy zmieniać siebie, zmieniać świat. Niejednokrotnie próbujemy żyć iluzjami o rzeczywistości, o naszych relacjach, o tym, jak powinien wyglądać świat. Ale to nie jest pełnia. To jest wyłącznie nasze wyobrażenie, które albo odrywa nas od rzeczywistości w jakiś wyimaginowany świat, nierealny, a zatem zawsze nas rozczarowujący, albo w wyobrażeniach, jeszcze o tym powiemy sobie, gdy będziemy mówić o lękach, w wyobrażeniach ten świat jest przerażający. I to też nie jest cała rzeczywistość. A zatem zechciejmy żyć pełnią. Żyć pełnią kojarzy mi się jeszcze też z życiem pasją. I to również, to słowo również ma podwójne znaczenie. Można żyć z pasją, można coś robić z pasją. Natomiast to również znaczy cierpienie, męka, gdy mówimy o pasji Chrystusa. A zatem to określenie też pokazuje nam całość życia. Nie próbujmy naszego życia okrawać, ograniczać, wycinać. Z pełnią życia kojarzy mi się też dawanie życia. Bo jeżeli mamy je w pełni, to ono naturalnie z nas się przelewa. Naturalnie chcemy je dzielić z innymi. Naturalnie chcemy je nieść dalej. Chcemy rozsiewać wokół siebie. A zatem życzmy sobie tego, abyśmy żyli pełnią, bo i innym z nami będzie dobrze. Ja gdy pracuję w domu rekolekcyjnym, prowadzę rekolekcje, często mówię ludziom, że to, czy jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, czy nie, to nie jest twoja prywatna sprawa. A jeżeli tak uważasz, że to twoja prywatna sprawa, to zapytaj twoich najbliższych. Czy wolą, kiedy jesteś szczęśliwy? Czy wolą wtedy, kiedy jesteś malkontencki, nic mi się nie chce, nic, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha, wszystko jest bez sensu? Nie? Myślę, że nikt
nie lubi, gdy jesteśmy tacy właśnie bez życia, nie patrzący na życie, nie przeżywający życia. A zatem zadbajmy o to, aby żyć pełnią, aby żyć szczęśliwie. Dalej, życie szczęśliwie, czy życie w radości chrześcijańskiej, to nie jest tylko banan na buzi, uśmiech od rana do wieczora, ale to spokojne i pełne nadziei przeżywanie życia. Być może przechodzenie przez trudy z głębokim pokojem i zaufaniem. Nie musimy mieć wtedy ochoty na uśmiech, ale jest jakiś głęboki sens. Przeświadczenie, że życie trwa nadal, chociaż może jest trudno. Wtedy też potrafimy przeżywać radość w pełni, bo wesołkowatość nie jest radością w pełni. Nasz świat, myślę, że jest bardzo niejednokrotnie wesoły, ale mało w nim radości. Niejednokrotnie mało w nim tej głębokiej, prawdziwej, nasycającej nas radości, karmiącej radości. A zatem wejdźmy też w głębie naszej radości. Czerpmy z niej siły. To jest ogromna siła życiowa. I żyjmy pełnią. Będziemy mieć siłę na to, aby przechodzić przez trudne rzeczy, wtedy, kiedy będziemy czerpać pełnymi garściami z tych, które są piękne.